Witajcie kochani na moim kanale. Kolejny dzień i kolejny haul zakupowy mam dzisiaj dla Was. Ci, którzy są tutaj po raz pierwszy i chociaż trochę interesują Was tematy takie modowe, haule lumpeksowe, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania tego kanału i również śledzenia mojego Instagrama. Moje drogie, kupiłam 10 rzeczy, za wszystkie rzeczy zapłaciłam 55 zł, czyli po 5 zł każda rzecz. Zacznę od tej bluzy marki Adidas. Jest ona w takich bardzo fajnych kolorach, czerwono-niebieskim. Bardzo mi się ona spodobała. Taki klasyk, tak naprawdę z kapturem. Kupiłam ją z myślą o jakichś takich jesiennych spacerach. Być może też będę ją ubierała na przykład wiosną. Tak na sportowo, na luzie, wiecie o co chodzi. Kolejna rzecz to jest welurowa taka bluzka, bardzo śliczna, w takim cukierkowym, różowym kolorze. Pochodzi ona z H&M-u. Długość taka, bym powiedziała, do talii, ale bardzo mi się to podoba ze względu na to, że będę ją właśnie w coś wpuszczać, w jakieś spodnie czy spódnice, tak jak zawsze to robię. Bardzo taki fajny materiał, miły. Kolejna rzecz to jest moja perełka. Ponieważ udało mi się kupić właśnie za 5 zł skórzany pasek marki Polo Ralph Lauren. Jestem z niego bardzo zadowolona. Zobaczcie. Przyda mi się on niesamowicie, dlatego że mam zamiar go... Co prawda on jest w rozmiarze XL, ale cieszy mnie to, ponieważ dzięki temu, gdy go sobie tutaj zapnę, zostanie mi taki zapas, a ja lubię sobie w ten sposób paski przeplatać, że zakładać w ten sposób, o tak, coś takiego. I tak, będę go ubierała na pewno do jakichś płaszczy, może nawet do kurtek w takim stylu boho troszeczkę. Przyda mi się i jestem naprawdę z niego zadowolona i uważam, że jest to prawdziwa perełka. Kolejna rzecz to jest taka różowa koszula, która tak naprawdę spodobała mi się ze względu tutaj na te wiązanie. Można to sobie rozwiązać. Jest to bardzo taki długi pasek i dzięki temu można go fajnie tutaj jakoś ułożyć. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Nie wiem, co to jest za materiał, bo nie ma w środku żadnej metki, jeśli chodzi właśnie o skład, ale jest ona taka delikatna, przewiewna, nawet troszeczkę szorstka, nie mam pojęcia, co to jest. Podobała mi się tu, jeszcze muszę, widzicie, nitki poobcinać, takie drobne rzeczy porobić. Bardzo mi się podobała ze względu na kolor. Jest taki w sumie różowy, żywy, jeszcze takiego koloru koszuli nie mam, więc postanowiłam, że ją sobie wezmę. Kolejna rzecz to jest spódnica jeansowa, taka w stylu vintage, stara, ale bardzo ładna. Podoba mi się tutaj sposób, w jaki jest ozdobiona. Te wszystkie przeszycia są bardzo fajne. Z tyłu jest zapinana na napę i na taki zamek. Oczywiście jest ona, znaczy będzie przeze mnie zwężana, bo jest na pewno za duża. Zastanawiam się też, czy jej troszeczkę nie skrócić. Jest ona taka z wysokim stanem, bardzo mi się ona podoba, kolory świetne, super. Kolejna rzecz to taka bluzka czerwona. Kupiłam ją ze względu na ten fajny żabot i ozdobiony perełkami. Z tyłu zapinana jest na guziczek, tylko nie wiem, tutaj zobaczcie, brakuje dziurki. Jest guzik, ale nie ma jak go zapiąć. Muszę to naprawić, tak naprawdę. Na dole też jest zapinana na guziczki, znaczy rękawy są zapinane w ten sposób. Jest ona w bardzo ładnym czerwonym kolorze. Myślę, że do beżowej jakiejś spódnicy być może do wpuszczenia będzie fajnie wyglądać. A jeżeli nie, to wykorzystam sobie ten żabot do ozdobienia jakiejś innej rzeczy. Kolejna rzecz to jest prehistoria, totalny staroć, nie wiem jak to nazwać. Wydaje mi się, że jest to sukienka,
ponieważ zobaczcie, jest tutaj tak zszyta. Jest to właśnie w ten sposób zszyte, więc nie można tego nazwać chyba raczej płaszczem. Ale tak, jest sposób na to, bo jeżeli to rozetnę, to jak najbardziej na wiosnę może być to płaszcz, ale ja bardziej właśnie widzę to jako sukienkę. Jeżeli tutaj sobie dół skrócę i jakoś tak fajnie dopasuję, to będzie to nawet spoko wyglądać. Tutaj czarne takie guziki, dodatkowo kołnierz jest z takiego weluru. Tak, tę rzecz uprałam i powiem Wam, że fatalnie się prasuje. Fatalnie. Muszę sobie kupić chyba parownicę taką do prasowania lub coś w tym stylu, bo zwykłe żelazko to po prostu nie daje rady. No, ale nie wiem, mi się bardzo ta rzecz podoba. Tutaj jeszcze kieszonki takie dodatkowo. Coś takiego. Kolejna rzecz to jest kurtka, taka parka. Z H&M-u. Podoba mi się ze względu na taki połysk, który na niej jest widoczny. Dodatkowo taki fajny zielony kolor. Zapinana na zamek. Oczywiście jest ona w rozmiarze 38, ale wydaje się być bardzo duża. Na mnie jest niestety niedobra, ale jakoś tak planuję ją sobie przerobić. Zaletą tej kurtki jest to, że ma tutaj w środku ściągacze, dzięki czemu troszeczkę ją tam sobie jakoś zwężę. Z tyłu tutaj w ten sposób się prezentuje. Na dole ma tutaj takie też ściągacze, więc można ją po całej długości tak naprawdę sobie dopasować. Co jeśli chodzi o moją przeróbkę, co miałam na myśli, to przede wszystkim chciałam ją sobie skrócić i zrobić sobie taki bomber z niej. Jeszcze się zastanowię, tak naprawdę. Kolejna rzecz to są spodnie. Też taki dawny typ spodni, ale bardzo modne. Klasyczne takie, tak naprawdę, jeansy w takim beżowym kolorze. W dodatku fajnie, bo są w moim rozmiarze. Są one marki Mustang. I zobaczcie. Coś takiego. Fajne, takie klasyczne, z taką prostą nogawką. Wzięłam je ze względu na ten tak naprawdę beżowy kolor, bo mam już jakiś tam pomysł, jeśli chodzi o te spodnie. W gruncie rzeczy w second handach jest bardzo ciężko trafić takie fajne spodnie, ponieważ zazwyczaj są takie większe rozmiary i tak naprawdę ciężko później te spodnie przerabiać. A tutaj mi się akurat trafiły i jestem bardzo zadowolona. I ostatnia rzecz to jest też taka moja mała perełka, można powiedzieć. Nie wiem za bardzo, jak ją tutaj Wam pokazać, ale na pewno w najbliższym czasie mam zamiar ją ubrać i może nawet nagram w niej jakiś odcinek. Zobaczcie, jest to sukienka welurowa, tutaj z takim dekoltem w kształcie takim takiego serduszka. Z tyłu ma ona, ciężko właśnie jest ją pokazać, powinnam ją tak naprawdę ubrać, ale no nie miałam za bardzo czasu. Z tyłu jest na takie skrzyżowane ramionczka. Jest ona bardzo obcisła, dopasowana. Fajny taki materiał. Bardzo lubię właśnie, gdy sukienki są takie elastyczne. Mam zamiar, tak naprawdę dlatego jej nie ubrałam, w sumie nie ze względu na czas, to też, ale głównie dlatego, że chcę ją troszeczkę ozdobić. Tutaj ten dekolt, ponieważ w tym momencie, jak ją ubieram, jest troszeczkę on dla mnie za głęboki, a raczej planuję ją zakładać, ubierać bez tej bielizny górnej, bez stanika, dlatego muszę ją tutaj jakoś ozdobić, żeby troszeczkę podnieść tutaj ten dekolt, żeby tak, że tak powiem, nie świecić biustem w tej sukience. Bardzo mi się podoba kolor i jestem z niej naprawdę zadowolona. To wszystko, moi kochani. Zapraszam Was na kolejne filmy, kolejne hole lumpeksowe. Subskrybujcie mój kanał, dodawajcie komentarze, łapki w górę, śledźcie mój Instagram. Żegnam się już z Wami i wszystkiego dobrego.